martwimy się wielce o ciocie Antosie. Ciocia twierdzi, że nad Mielcem przelatują łosie. Nasza droga ciocia policzki ma blade, twierdzi, że raz leciał bocian, a nad nim gromader. Panie profesorze, a tak właściwie to jesteśmy w Antku, Łosiu i Rydzie czy Dromaderze? Adasiu, Antek, nie Antek, a ja mam na imię Kazimierz. Obyśmy tylko wylądowali bezpiecznie. Na szczęście jesteśmy nad Mielcem, a tu podobno rozwija się skrzydła. A tak w ogóle to leci z nami pilot? Boję się. Panie pilocie, dziura w samolocie. Wieczorami płacze, bo mąż w domu rzadko bywa, jest oblatywaczem, a ciocia na miotle po lata posprząta i ubije jakiś kotlet za 15:05. Mielec, od kilku lat mój przystanek na trasie życia. Od wielu lat miasto kojarzone jest jednak głównie z przemysłem lotniczym. Tu znajdują się polskie zakłady lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce. W ciągu ponad 80 lat z hal montażowych zakładów wyfrunęły m.in. legendarne bombowce Łoś, a po wojnie popularne Antki, Migi, Iskry, Irydy, Mewy, Dromadery, Bryzy, Skytraki, a także śmigłowce Black Hawk. I choć w Mielcu od lat planuje się utworzenie prawdziwego muzeum lotnictwa, na razie powstaje jedynie muzeum latające, dzięki czemu każdy chętny może zobaczyć miasto z lotu ptaka i przelecieć się na przykład legendarną Iskrą czy Antkiem. W mieście na co dzień można zobaczyć również takie oto lotnicze pomniki: Antka, Irydę i Iskrę. A w samym sercu Mielca, czyli w rynku, okazja, by spotkać gryfa. Rzeźba nawiązuje do herbu rodu mieleckich, czyli założycieli miasta, choć część mieszkańców jest zdania, że autor rzeźby trochę w swojej wizji odleciał. Ale wróćmy do lotnictwa, a dokładnie języka lotniczego. Żeby go zrozumieć, odwiedzamy wieżę kontroli lotów na mieleckim lotnisku i Aeroklub Mielecki. Mielec, informacja, Sierra Papa Alfa Tango Kilo, dzień dobry. Sierra Papa Alfa Tango Kilo, Mielec, informacja, dzień dobry. Sierra Tango Kilo, Sokata, uruchomiony hangar lotniskowy, dwie osoby na pokładzie, warunki do kołowania, stanie kręgi. Sierra Papa Alfa Tango Kilo, pas w użyciu 0,8, wiatr 0,60 stopni, 4 węzły, QNH 1014 hektopaskali, skłok 0,002. Kołowanie drogą alfa, zgłoś przed pasem. Jest to język uniwersalny, jest to język, który ma na celu przede wszystkim skrócić czas korespondencji, dać możliwość szybkiej odpowiedzi. Język, który ma za zadanie być uniwersalnym, sprawić to, aby pilot, który może być z różnych, piloci, którzy mogą być z różnych krajów, byli zrozumiani przez informatorów, przez kontrolerów lotów, żeby oni zostali właściwie odczytani i zrozumiani, żeby nie doszło do jakiejś pomyłki, żeby to wszystko było bezpieczne. Taka jest idea tej uniwersalności języka. Przede wszystkim alfabet, którego używamy, jest to tak zwany alfabet ICAO-owski i każda litera ma określone znaczenie, na przykład alfa, bravo, charlie, delta. I no to dla kogoś, kto pierwszy raz to słyszy, to może to być mylące albo no wręcz niezrozumiałe. Coś takiego na przykład jak ja mówię, że pas jest wolny do lądowania, czy pas jest wolny do startu, no to po prostu to są minimum słów, maksimum informacji. Samolot kołuje to zawsze po ziemi. Nie kołuje nad lotniskiem, tylko kołuje po ziemi. I to mamy zapamiętać? Tak, potwierdzam. A w Mielec słucham? Pas jest nieodśnieżony, jest lekka warstwa śniegu, pod spodem jest lód chropowaty i broken 700 feet i 8 km widać. Znaczy, no latała dzisiaj Cessna, latał Piper 28, ale generalnie to mały ruch jest. W zasadzie każdą nazwę można wytłumaczyć. No, począwszy od tego samolotu słynnego mieleckiego, czyli AN-A2, który potocznie jest nazywany Antkiem i ta nazwa się przyjęła. Więc jest to nazwa od biura konstrukcyjnego kijowskiego, gdzie się mieściła siedziba tego biura i to było biuro inżyniera Antonowa. Dromader dlatego, że miał tego garba, kabina pilota przypominała sylwetkę dromadera, czyli jednogarbnego wielbłąda. Natomiast jeśli chodzi o szybowce na przykład, no to najczęściej są nazwy ptaków. Tutaj chociażby w hangarze mamy puchacza, puchatka,
Mamy muchy, cała rodzina much kiedyś była, nie? Więc mucha 100, mucha standard. Mielec słynie nie tylko z lotnictwa. W tutejszych zakładach produkowano kiedyś także seryjne Mikrusy, luksusowe Leopardy czy popularne Meleksy, które tworzy się tu do dziś. Do dziś gra tu także Stal Mielec. Drużyna największe sukcesy odnosiła w latach 70., a Lato, Domarski i Kasperczak rozsławili Mielec w całej Europie. W temacie literatury i języka polskiego Mielec też radzi sobie nieźle. Od lat działa tu grupa Literacka Słowo, w pobliskim Wojsławiu urodził się profesor Władysław Miodunka z UJ, jeden z pionierów glottodydaktyki polonistycznej, czyli nauczania języka polskiego jako obcego. Wcześniej, bo w czasach oświecenia w 1748 roku w Woli Mieleckiej, urodził się Józef Maksymilian Ossoliński, poeta, pisarz i założyciel Zakładu Narodowego Ossolińskich w Lwowie, a w latach 1774-1783 proboszczem parafii świętego Mateusza w Mielcu był sam Hugo Kołłątaj, także polityk, pisarz i jeden z twórców Konstytucji 3 maja. To on wypowiedział słowa: Polacy, ośmielcie się, aby raz być narodem, a narodem prawdziwie wolnym. Aby poczuć wolność, wznosimy się więc nad Mielec. Lecę, bo wciąż kocham cię, kocham cię. Panie profesorze, lubi pan latać? Adasiu, kocham latać. Ostatnie wakacje, wrzesień, byliśmy z synem w Andaluzji. 3,5 godziny lotu. Myślałem wtedy, że to odwieczne marzenie ludzkości, żeby wznieść się ponad ziemię, żeby latać. Ale dzisiaj możemy latać nie tylko samolotem, latamy także helikopterem, śmigłowcem, balonem. Nasz operator Wojtek lata nad Mielcem dronem. Adasiu, co ty mówisz? To nie Wojtek lata, tylko dron lata, ale taka jest technika współczesna, że możemy kamerą oglądać z góry, z lotu ptaka. Ma pan rację, ale dzisiaj ciągle nad Mielcem możemy dostrzec latające antki, irydy, łosie, iskry. Różne typy samolotów, ładnie nazwane. Ma pan jakieś wspomnienia związane z tymi samolotami? Tak. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem w Górnie Liceum, w Sokołowskie Liceum, codziennie nad Górnem przelatywało 5 samolotów. Klucz pięknie ułożony tam na Ukrainę. I pan prezes przed chwileczką mówił, że był jednym z tych pilotów, który prowadził te samoloty. To było jak we śnie. Coś zatrzymało mnie. Łopaty kręcą się i ten dźwięk woła mnie. Poruszyć chciałem się, lecz nogi mówią nie. Co jest, pytałem się, teraz wiem, teraz wiem. Wibruje cały świat już na kołk. Tutaj w polskich zakładach lotniczych w Mielcu na pewno wiele osób doskonale wie o tym, czym są kadłub, śmigło, skrzydło, bo tych pojęć związanych z lotnictwem mamy całe mnóstwo. To są pojęcia, które mają i rdzenie stare słowiańskie czy polskie, kiedy na przykład na początku XX wieku trzeba było wymyślić nazwę na to urządzenie. Dano samolot, to co samo lata, samochód. To, co samo chodzi, ale jednak latanie jest inne od chodzenia czy jeżdżenia. Co ciekawe, pracownicy lotnisk, piloci i stewardesy mają także swój specyficzny slang. To nie będzie łatwy test, panie profesorze. Roger albo Romeo to są takie hasła, którymi piloci potwierdzają przyjęcie komunikatu. A wie pan, kto jest określany jako wszy bramkowe? Przypuszczam, że to te osoby, które z niecierpliwością ogromną czekają na wpuszczenie do samolotu. Bo nie możemy się doczekać lotu. Tak. Czekaliśmy w Maladze na to wpuszczenie, chociaż teraz są obostrzenia już związane z pandemią. Spinner to pasażer, który spóźnił się na lot. Biedny,
Na pewno został i co ma z sobą robić, nie mam pojęcia. A jeśli stewardessa mówi do drugiej koleżanki, że na pokładzie jest pies albo jastrząb? To jakieś osoby, które być może stwarzają zagrożenie, może zachowują się niezgodnie z regulaminem. Trzeba przestrzegać reguł gry. Zgadł pan. A co oznacza hasło Mayday? To chyba z francuskiego, przypuszczam. Venemede znaczy proszę o pomoc, proszę mi pomóc. Widocznie jakieś niebezpieczeństwo, a więc stewardesa natychmiast podbiega i pomaga. A bywają i bardzo groźne sytuacje, prawda, kiedy jesteśmy w powietrzu. Bywają groźne sytuacje, kiedy jesteśmy w powietrzu, dlatego też zawsze jest ten przyspieszony kurs wkładania kamizelki ratunkowej czy innych urządzeń, które w jakiś sposób ratują. Natomiast w powietrzu pamiętam turbulencje. Lecimy, lecimy, nagle 15-20 metrów gwałtownie spadamy, ponieważ takie jest powietrze. Lecieliśmy nad Alpami i były turbulencje. I wtedy piloci mogą powiedzieć, że lecimy przez kieszonkę powietrzną. Tak, to jest kieszonka powietrzna, dlatego że są jakieś tam różnice ciśnień, widocznie jakieś są przyczyny, które powodują gwałtowne opadanie, nieprzyjemny stan w samolocie. Czerwone oczko to w żargonie pilotów prawdopodobnie nocny kurs, a fraza George pilotuje samolot oznacza, że kieruje autopilot. Mamy także nadawanie, kursy, ale także płytę. To jest płyta lotniska, która jest płytą ogromną i tam są słynne pasy startowe. I jak samolot kołuje, to nie znaczy, że kołuje nad lotniskiem, tylko kołuje, porusza się przy pomocy własnych kół, przygotowuje się do startu. Ewentualnie po lądowaniu szczęśliwym, taki zwyczaj, że bijemy brawo, ponieważ zawsze to jest jakiś dreszczyk emocji, przez moment samolot kołuje, czyli jeszcze porusza się na własnych kołach. I to właśnie Polacy lubią tak bić brawo. Tak, my lubimy bić brawo, ponieważ rzeczywiście dziękujemy Bogu, dziękujemy sobie, że przetrwaliśmy ten lot. Co, panie profesorze, oznacza strefa Schengen? Strefa Schengen to wiadomo, że współczesna strefa, gdzie nie ma tak ścisłej kontroli paszportów czy dokumentów, bezwizowy ruch, natomiast teraz są obostrzenia bardzo mocne związane z terrorystycznym zagrożeniem czy z pandemią. A kim są w samolocie cheerleaderki? A przypuszczam, że jakieś dziewczyny, które albo chyba sprzątają, prawda? Bardzo dobrze. No to tak złośliwie trochę nazwane, ale to sympatyczne sprzątanie musi być, ponieważ musi być porządek, a niektórzy pasażerowie niestety nie zostawiają porządku. I jeszcze jedno hasło, czarna skrzynka. Czarna skrzynka to rzeczywiście taka grupa nominalna, czyli rzeczownik plus przymiotnik. Słowo czarny związane jest z negatywnymi konotacjami, czyli takimi skojarzeniami, no to już ostateczność, nie daj Bóg katastrofa i szukają wszyscy czarnej skrzynki, to znaczy rejestratora wszystkiego, co dzieje się na pokładzie. Tam mamy mnóstwo urządzeń, które wszystko rejestrują, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy. W muzyce, panie profesorze, mamy lot trzmiela, w filmie i literaturze mamy lot nad kukułczym gniazdem. A jeżeli mówimy, że coś jest wysokich albo niskich lotów? No jeśli wysokie albo niskie loty, to rzeczywiście ładna metafora wysokiego bądź obniżonego poziomu. A ja pamiętam wspaniały nocny lot Antoine'a Saint-Exupéry'ego, który napisał jedną z najlepszych powieści dwudziestowiecznych. On był pilotem i był świetnym pisarzem. Ale też mamy frazeologizm, Adasiu, niezbyt przyjemny, zwłaszcza dla rodziny,
różnych rodzin, kiedy ktoś ma tak zwane siedmiodniowe loty. 7 dni popija intensywnie alkohol i to straszna sprawa, ponieważ te loty często kończą się tragicznie. I wtedy mamy często helikopter w głowie. Mamy helikopter w głowie, a więc zobaczmy, jak ta terminologia związana z lataniem, z lotnictwem idzie także w nasze potoczne różnego rodzaju odczucia. Ale powtarzam raz jeszcze, latanie dzisiejsze to realizacja odwiecznych marzeń i kara tego, żeby latać. Leonardo da Vinci także tworzył machiny latające. Chcemy oderwać się od ziemi. A jeśli coś dzieje się, panie profesorze, lotem błyskawicy? Lot błyskawicy to znaczy, no, prędkość światła, powiedziałbym, chociaż ta błyskawica inaczej leci, bardzo szybko, gwałtownie lotem błyskawicy. Podziwiał pan Paryż z lotu ptaka, z wieży Eiffla? Jak byłem takim niewielkim chłopcem, myślałem, co to znaczy z lotu ptaka. Jakaś fotografia była z lotu ptaka, potem dopiero pomyślałem sobie, że to tak jak ptak widziałby z takiego drona, powiedziałbym, naturalnego. A dzisiaj to rzeczywiście i drony, i samoloty robią wspaniałe panoramy. Nie zapomnę panoramy Alp, kiedy lecieliśmy do Hiszpanii. Poszczególne łańcuchy górskie, lodowce i tak dalej. Cudowna sprawa. Ktoś kiedyś powiedział, że gdy optymista wynalazł samolot, to pesymista skonstruował spadochron. A kto, panie profesorze, powiedział albo napisał: młodości dodaj mi skrzydeł. No tak, to jeden z najsłynniejszych cytatów literatury polskiej. Młodość dodaje skrzydeł, ponieważ skrzydła są tutaj znakiem lotu wysokiego. Takiego, powiedziałbym, lotu, który daje rozwój człowiekowi i dodaje mu skrzydła. W ogóle skrzydła są symbolem także tego wspaniałego latania. Aniołowie mają także skrzydła, szybko poruszają się przy pomocy, oczywiście w kulturze, przy pomocy tych skrzydeł. Wspomniał pan wcześniej o Ikarze, dlatego kolejny cytat. Idź, synku, naprzód, a pamiętaj, że idziesz, a nie latasz. Skrzydła są tylko ozdobą. Napisał. To przypuszczam, że Herbert, on fascynował się kulturą antyczną, fascynował się tamtymi problemami, czy tamtymi motywami, które dzisiaj są także aktualne, i chyba Herbert, tak? Bardzo dobrze. I jeszcze jeden cytat, już zupełnie współczesny. Ze strachem patrzę na samolot, chociaż przenosi mnie przez morza. Należy do tych, którzy wolą epokę fiakrów i dorożek. Nie wiem, kto to napisał. Andrzej Sikorowski, Pod Budą. Andrzej Sikorowski, Pod Budą, to stary Krakus. Natomiast zawsze jest taka, powiedziałbym, podzielność myślenia. Chcemy się oderwać od ziemi, ale tam w górze się boimy, ponieważ naszym naturalnym stanem jest chodzenie, jest trzymanie się twardo ziemi. To już zupełnie na koniec, panie profesorze, czas na młodzieżowe słowo minionego roku, czyli śpiulkolot. Śpiulkolot, nie rozumiem tego słowa, ponieważ z lataniem ma tylko to, że ta ostatnia sylaba jest lot. Proszę mi wyjaśnić. To ja odczytam, bo też nie rozumiem. Śpiulkolot to jest miejsce do spania, albo nawet samolot do spania, udanie się na odpoczynek. To są także zwierzęta, które ucinają sobie drzemkę. No, czyli jeśli pies robi śpiulkolot, to znaczy sobie śpi porządnie. Takie są to igraszki słowne, powiedziałbym. Ale lepiej, żeby pilot nie śpiulkał. O nie, to pilot już jest wspaniały zawód. To jest już elita, powiedziałbym, zawodów, ponieważ odpowiedzialny za tych, których tam w samolocie ma, no i za siebie oczywiście. To my w takim razie raz jeszcze wznosimy się nad Mielec razem z mielecką grupą Mister Polak. Zapraszamy do naszej części literackiej, a tam utwór tejże grupy Black Hawk. Zapraszam. To było jak we śnie. Coś zatrzymało mnie. Łopaty kręcą się i ten dźwięk woła mnie. Poruszyć chciałem się, lecz nogi mówią nie. Co jest? Pytałem się. Teraz wiem. Teraz wiem. Silników pełna moc. Ten dźwięk porywa mnie. Do nieba jeden skok. Teraz wiem. Teraz wiem. Maszyna wzbija kurz. Mój dom oddala się. Zostawiam w dole świat. Teraz wiem. Teraz wiem. Wibruje cały świat. Już Black Hawk
dwa silniki grzeje. Czuję tę moc i teraz wiem, to wiem. Wznoszę się do nieba bram, lecę nad Mielcem. Czarny jastrząb da mi moc pokonać przestrzeń. Wznoszę się do nieba bram, lecę nad Mielcem. Panie profesorze, ale mi się marzy polecieć na przykład na Kretę, leżeć na plaży i pić Sex on the Beach. Oj, Adasiu, Adasiu, marzycielu. Zachowujesz się jak typowy nielot. Zejdź na ziemię. Ma pan rację, czas lecieć do pracy. Szkoda, że nie Antkiem, tylko znowu busem, jak ten łoś. Do zobaczenia. Do zobaczenia.